tęsknimy za taką miłością właśnie piękną, czystą, żeby ktoś mnie tak naprawdę kochał, żeby ktoś mnie szanował, żeby ktoś żył rzeczywiście dla mnie, że czasami tak ludzie mówią też po jakichś nawet bolesnych doświadczeniach i przejściach, że może jeszcze kogoś spotkam, kto mnie naprawdę tak pokocha, kogo ja pokocham, z kim założę rodzinę. Ta tęsknota jest niesamowicie głęboka i ona sięga właśnie tego początku korzeniami swoimi, że człowiek gdzieś miał na początku doświadczenie miłości Pana Boga i chce to doświadczenie miłości Pana Boga potem w życiu zrealizować. Dlatego czujemy w głębi serca, jak nie mamy sumienia jakoś wypaczonego, że taka prawdziwa miłość to jest miłość wierna, że taka prawdziwa miłość to jest taka miłość, że człowiek się potrafi na całe życie zaangażować i pragnie, żeby ktoś mnie nigdy nie opuścił, żeby właśnie tak mnie kochał, żeby żyć ze mną zawsze, żebyśmy się kochali właśnie do końca. I to są pragnienia najgłębsze ludzkiego serca, które może czasami wydają się nam jakoś niemożliwe do zrealizowania, bo jesteśmy poranieni, mamy różne już naleciałości, konstrukcje intelektualne, które nam po prostu przeszkadzają jakby do tego doświadczenia dojść, ale ono gdzieś tam siedzi rzeczywiście głęboko w naszym sercu, właśnie dlatego, że człowiek jest stworzony przez Pana Boga. Ale właśnie po grzechu pierworodnym już mamy tendencję do zła, więc kłócimy się, świat jest skłócony, pełen wojen i to tak samo widać w małżeństwach, że się po prostu kłócą i się bardzo często rozwodzą. I to jest to doświadczenie tego świata po grzechu pierworodnym, świata, który jest oddalony od Pana Boga. I pragnie miłości, właśnie takiej pięknej, tęskni za nią, ale po prostu nie potrafi jej w życiu zrealizować. Jezus o tym mówi w bardzo ważnej rozmowie z faryzeuszami, gdzie oni pytają się go o stanowisko na temat rozwodów. Więc faryzeusze między sobą dyskutowali, w jakiej sytuacji małżonkowie mogą się rozwieść. I było dla nich oczywiste, że można się rozwieść, no bo Mojżesz dał im prawo do rozwodu. I więc była tylko kwestia kiedy. Więc stanowiska bardziej konserwatywne, szkoły rabinistyczne, właśnie bardziej takie radykalne, uważały, że na przykład jak kobieta zdradzi męża, to mąż może jej dać list rozwodowy, jak nie będzie miała dzieci, no to wtedy może ją odesłać do rodziców. Muszą być jakieś poważne powody. A bardziej liberalne szkoły, na przykład była taka autentycznie jedna z nich, która uważa, że na przykład jak kobiecie niemiło z ust pachnie, jakieś ma tutaj problemy żołądkowe, zęby jej się zepsuły, no to po prostu i męża to denerwuje, i wyspać się nie może, no to czy chrapie może, no to już to byłoby wystarczające, żeby ją odesłać do rodziców. No i teraz się pytają Jezusa, co ty na to? Jaki jest swój pogląd? Może masz jeszcze jakieś inne rozwiązanie, które byłoby dla nas jakoś wartościowe. I Jezus nie wchodzi w te wszystkie kazuistyczne rozważania, które są po prostu pułapką i dzisiaj zresztą jest taka tendencja w Kościele, że właśnie w ten sposób rozstrzygać, czy mamy jakieś problemy skomplikowane, co zrobić z ludźmi rozwiedzionymi, czy do komunii dopuszczać, czy nie. To są właśnie takie kazuistyka. Teraz jak znaleźć takie rozwiązanie, żeby było najlepsze. Jezus wraca do początku, czyli właśnie do tych czasów Adama i Ewy i stąd też wiemy, że Jezus uważał ich za małżeństwo. I mówi, na początku tak nie było, czyli ten człowiek, który wyszedł z ręki Pana Boga, on był powołany, on był w ogóle uzdolniony do tego, żeby kochać miłością wierną, miłością nierozerwalną.
Czyli właśnie, że byli, w ogóle tematu rozwodu nie było, bo Bóg w ogóle nie zaplanował czegoś takiego jak rozwód. I teraz, a dlaczego są rozwody? No, możesz wam pozwolić ze względu na zatwardziałość serca. Czyli żyjecie już w tym stanie grzechu i nie potraficie kochać się taką miłością, jaką się kochali Adam i Ewa, którzy właśnie byli blisko Pana Boga. I teraz zobaczcie, tutaj mamy od razu taki problem, że albo Jezus jest utopistą, jakiś, prawda, science fiction, który nam tutaj mówi, ludziom, którzy żyją po grzechu pierworodnym i się kłócą i nie potrafią żyć w zgodzie, że mają żyć tak jak Adam i Ewa w raju. No to w raju nie jesteśmy i nie będziemy. Więc albo ma jakiś pomysł na to, żeby małżeństwa rzeczywiście były nierozerwalne. Ale też właśnie, co ciekawe, jak apostołowie usłyszeli, że właśnie małżeństwo według Jezusa powinno być nierozerwalne, to się przestraszyli. Mówią, jeżeli ma się tak sprawa naszego życia z kobietą, to nie warto się żenić. I to po prostu był bardzo roztropny głos. Czyli po prostu chłopy były doświadczone i wiedziały, że teraz jest fajnie, można się pokochać i w ogóle będzie miło, ale potem się ta żona trochę zestarzeje, potem zacznie dziwaczyć, gadać dużo, męczyć na różne sposoby, płakać, histeryzować, po prostu ciężko będzie z nią żyć. I w ogóle potem nawet jej się seksu odechce w którymś momencie, więc po prostu jak się zaczniemy kłócić i będzie już jakoś w związku trudno, no to po prostu właśnie rozwód by się przydał, bo są przecież młodsze, fajniejsze, jakieś tam koleżanki z pracy, właśnie zawsze ktoś się bardziej atrakcyjny znajdzie. I wtedy Jezus im tłumaczy, my to najczęściej słyszymy w kontekście odkrycia powołania do życia bezżennego, zakonnego, kapłańskiego w tym naszym tutaj wydaniu, ale to jest ten kontekst drugorzędny, że Jezus mi mówi, małżeństwo jest taką podstawową drogą życia i nie możecie uciekać od tego powołania, chyba że, prawda, jesteście jakoś od dzieciństwa czy od urodzenia niezdolni w ogóle do małżeństwa. Ktoś się urodził z na tyle poważnymi chorobami, zaburzeniami, że potem to nie jest po prostu zdatny do małżeństwa. Albo ludzie was uczynili takimi, skrzywdzili, poranili i teraz no, nie potraficie już żyć w związku małżeńskim. No albo jeżeli już macie żyć bez żony, to tylko jedna racja, że Pan Bóg was powołał, prawda, dla Królestwa Bożego. Innych motywów wyboru takiego życia nie ma. Więc, ale tym jest też taka myśl, że właśnie samo małżeństwo jest wyborem życia ze względu na Pana Boga. I bo właśnie tylko takie małżeństwo może być rzeczywiście nierozerwalne, bo to małżeństwo to jest małżeństwo, które doświadcza miłości Pana Boga, które czyni ich miłość na tyle silną, umocnioną przez Boga, że jest w stanie przerwać wszelkie kryzysy, rozwinąć się i być piękną, szczęśliwą miłością pomimo upływu lat i właśnie różnych trudów wspólnego życia. I teraz właśnie kiedy to małżeństwo w ogóle może się pojawić, właśnie takie małżeństwo, które mówi Jezus. Ono się może pojawić tak naprawdę tylko w Kościele, jest to małżeństwo sakramentalne. A więc, ale żeby to dobrze zrozumieć, to musimy się cofnąć jeszcze troszeczkę. I teraz zobaczcie, jest ten pierwszy Adam, jest Ewa i mamy w liście świętego Pawła wspomnienie o Jezusie, który jest drugim Adamem. Czyli pojawia się na ziemi drugi Adam. I teraz po co? Co to w ogóle znaczy drugi Adam?
Zobaczcie się, jest ten pierwszy Adam, to jest Syn Boży. W Ewangelii Świętego Łukasza jest genealogia Jezusa. Ona się kończy Adamem, właśnie Synem Bożym. Czyli Adam został bezpośrednio stworzony przez Pana Boga i więc w tym sensie Synem Bożym. Jego ojcem jest sam Bóg. I teraz my wszyscy należymy właśnie do pokolenia Adama. I to jest to pokolenie, które zgrzeszyło, odeszło od Pana Boga i nie potrafi się kochać i też nie potrafi zrealizować małżeństwa nierozerwalnego. Bo nie potrafi się kochać miłością Pana Boga. I teraz pojawia się na świecie drugi Adam, czyli rozpoczyna się historia nowej ludzkości. I to jest po prostu myśl tutaj najbardziej istotna, że od Jezusa rozpoczyna się nowa ludzkość. To jest trochę tak, jakby kosmici wylądowali na ziemi, Bóg z nieba wstąpił i teraz tutaj na ziemi między nami żyją kosmici. Nie wiemy do końca, kto to jest, bo są podobni do nas, ale po prostu mają całkiem inne jakieś tam w ogóle serce i inne wnętrzności, inni ludzie. Podobni do ludzi, ale nie są to tak do końca ludzie, bo są połączeni właśnie z tym światem, jakimś tam galaktyką, która jeszcze jest przez nas nieukryta. Czyli Kościół bez Chrystusa właściwie nie jest w stanie istnieć. My jako ciało Chrystusa, bez Niego nie mamy żadnego sensu istnienia naszego bytu. Święty Paweł porównuje związek między Chrystusem a nami, a Kościołem poprzez wyobrażenie ciała. Właśnie mówi, że tak jak głowa z tułowiem, z ciałem, musi być ze sobą złączona, właśnie tak Kościół jest złączony z Chrystusem. Ale to porównanie trochę sugeruje, że właściwie to my jesteśmy Chrystusem, no bo trudno tutaj u nas jakoś oddzielić tułów od głowy. Na pewno ważne jest tutaj, że Paweł chce powiedzieć, że ten związek jest no tak po prostu konieczny, że jak się oddzieli głowę od ciała, no to człowiek po prostu przestanie żyć. Ale właśnie potem, żeby bardziej dokładnie wytłumaczyć, o co chodzi, zaczyna tłumaczyć poprzez właśnie analogię do małżeństwa, że to jest taki związek jak małżeństwo, że tak jak Adam i Ewa byli jednym ciałem, tak właśnie Kościół i Chrystus są jednym ciałem. Czyli żona jest różna od męża, i to jest inny człowiek, ale mogą stworzyć tak głęboki związek, że czują się jednością, zachowując swoją różnorodność. I tak samo Kościół może wejść w taką relację z Chrystusem, że będziemy tak blisko Chrystusa, równocześnie no, będziemy ciągle grzesznymi, słabymi ludźmi, którzy Bogiem nigdy nie będą. A Bóg może być z nami w taką bliskość, że będziemy no, jak Jego żona, kimś naprawdę wyjątkowym, zostając ciągle człowiekiem. I to też jest właśnie ciekawe, bo okazuje się, że Kościół to jest kobieta. I my trochę w Polsce tego nie czujemy, bo w języku polskim Kościół jest rodzaju męskiego, dlatego trzeba powiedzieć na przykład Kościół Oblubienica, żeby jakoś wydobyć tą prawdę, ale w każdym innym języku, lakieza, likilsie, eklezja po kresku, zawsze to jest kobieta. I to właśnie to jest po to, żeby właśnie zaznaczyć tą kobiecość Kościoła. Ale kobiecość Kościoła to nie jest zbudowana na wzorze jakiejś tam kobiety, no bo kobiety są różne, też niedojrzałe, jedne są bardziej sfeminizowane, inne jakoś podporządkowane mężom, i też to niekoniecznie w sposób dojrzały, więc dlatego po prostu nie chodzi o taki jakby rodzaj kobiecości gdzieś wzorowany na po prostu jakiejś no, statystycznej kobiecie, tylko właśnie tym wzorem Kościoła jest Maryja i z jej kobiecości czerpiemy to, co w Piśmie Świętym na jej temat wiemy, czyli właśnie Kościół ma tak jak Maryja, słuchać Słowa Bożego, rozważać to Słowo,
trwać przy Chrystusie, opiekować się Nim, troszczyć o Jego dobro tutaj na ziemi, czy po prostu trwać pod krzyżem i też w różnych doświadczeniach życia po prostu cały czas ufać Panu Bogu, że Bóg rzeczywiście jest miłością. I tego się od Maryi uczymy i właśnie jako chrześcijanie, żeby wejść w relację z Jezusem Chrystusem, można powiedzieć, naszym mężem czy naszym oblubieńcem. To jest bycie w Kościele. I dopiero jak ktoś jest w Kościele, i więc nie chodzi tylko o to, że jest ochrzczony, gdzieś tam jest metryka chrztu, bo to każdy palikot jest ochrzczony, prawda? I to nie jest żadne kryterium bycia autentycznie w Kościele, bo właśnie kryterium byłoby zaślubiny. Znowu nam małżeństwo pokazuje, co jest tą istotą życia z Bogiem. To dopiero wtedy dla tych ludzi, którzy żyją w Kościele, uczestniczą w jego życiu, jest sakrament małżeństwa. Podobnie zresztą jak sakrament kapłaństwa. Że jak jakiś chłopak przychodzi, mówi, tam miesiąc temu się nawróciłem i chcę zostać kapłanem. No to się go raczej nie przyjmuje, no, neofita, więc trudno jeszcze wyrokować, czy to powołanie jest autentyczne. Ale jak jest chłopak, który gdzieś tam był ministrantem, z dobrej katolickiej rodziny, proboszcz wystawił dobrą opinię, są jakieś wyraźne ślady, że jednak chłopak jest wierzący, szuka Pana Boga całe swoje życie, no to wtedy jest przyjmowany do seminarium, żeby jeszcze dokładnie przypatrzono się mu, sprawdzono, żeby dorastał i rzeczywiście, żeby okazało się, czy jest to autentyczne powołanie. Więc jest też i podobna sytuacja w małżeństwie, że jest takie jest małżeństwo to naturalne. I to jest to małżeństwo, które jakby no, nie widzi sensu życia z sobą całe życie, bo ten sens wypływa dopiero wtedy, kiedy się wejdzie właśnie w tą nierozerwalną relację z Chrystusem. Ale się kochają, chcą być ze sobą, ale też zakładają, że jak nam nie wyjdzie, to się rozwiedziemy. I to jest małżeństwo naturalne, które nie musi być na siłę wsadzane do Kościoła, bo ono po prostu dużo wspólnego z Kościołem nie ma. Każdy ma jakąś tam swoją koncepcję na temat właśnie choćby współżycia, antykoncepcji, in vitro, różne swoje poglądy. Niech sobie mają, żyją po swojemu, ale nie jest to życie, które wypływa właśnie z zaślubin z Chrystusem, z jedności, z łączności z Nim. A jak już się to życie pojawi, no to wtedy właśnie małżeństwo sakramentalne się pojawia dla tych, którzy wierzą w Chrystusa i też wyznają swoją wiarę poprzez przyjęcie nauki moralnej, którą ten Chrystus im przez Kościół przekazuje. I dopiero właśnie ci ludzie mogą wziąć sakrament małżeństwa, bo sakrament małżeństwa nie działa automatycznie. On działa na bazie chrztu świętego. A właśnie chrzest ustanawia naszą relację z Chrystusem. I nawet jak mamy chrzest, to on musi być, ponieważ żeśmy go przyjęli w okresie niemowlęctwa, to musimy jako ludzie dorośli ten akt chrztu jakby ponowić świadomie, czyli właśnie powiedzieć Bogu, chcę żyć dla Ciebie, kocham Cię, jesteś dla mnie ważny, prawda? Będę Ci wierny, chcę Tobie z Tobą żyć, chcę Tobie służyć, chcę Ciebie kochać i Ciebie poznawać. I dopiero wtedy zaczyna się w nas pojawiać właśnie osobista relacja z Chrystusem właśnie i właśnie na wzór małżeństwa i wtedy jesteśmy dopiero zdolni do wejścia w związek małżeński, który będzie obrazem tej relacji. Dlatego małżeństwo jest nierozerwalne, ponieważ Chrystus daje małżonkom swoją miłość, która uzdania ich do tego, żeby się kochali miłością Chrystusa. Pojawiają się w nich takie myśli, takie uczucia, które są uczuciami Chrystusa i dopiero mając w sobie właśnie takie serce, taki stan wewnętrzny, małżonkowie są w stanie przejść różnego rodzaju kryzysy, dojrzeć i stworzyć małżeństwo, które będzie znakiem miłości, jedności właśnie w rozbitym świecie. Więc jeżeli by się dało sakrament małżeństwa komuś, kto nie wierzy,
Nie chodzi w ogóle do Kościoła, na jakieś kryteria tego uczestnictwa w Kościele musimy mieć. To po prostu ten sakrament nie zadziała. Dlatego mamy taką sytuację, że ludzie przyjmują sakrament małżeństwa, a potem po 3 latach się już rozwodzą. I potem mamy już tyle rozwiedzionych, jak potem, że zaczynamy myśleć, nawet jak w Niemczech jest sytuacja, że właśnie co zrobić z nimi, żeby płacili ciągle podatek na Kościół i czuli się w Kościele. No to trzeba jakoś wymyśleć, żeby mogą komunię przystępować do komunii, no bo żeby jakoś tą ich obecność w Kościele utrzymać. No i tak dalej do Kościoła nie chodzą, jak większość społeczeństwa, no ale jakoś trzeba jakby dać im sygnał, że pomimo, że nie chodzą do Kościoła, już w ogóle nie myślą w sposób chrześcijański, to jednak jakoś tym Kościół jest na nich otwarty i mogą się czuć, że są dalej dobrymi katolikami. Więc sakrament bez chrztu, bez tej łaski sakrament nie zadziała. Ale jak działa łaska sakramentu małżeństwa? Że ona ukierunkowuje wszystkie łaski, jakie otrzymujecie od Chrystusa na budowanie waszej więzi małżeńskiej. Czyli na przykład jak się żona modli, to potem w wyniku modlitwy, czyli otrzymuje jakąś łaskę od Chrystusa w tym momencie, to potem ma ochotę bardziej kochać męża. I rośnie w niej ochota jednak współżycia seksualnego, na które specjalnie nie ma ochoty i widzę, że ostatnio zaniedbała. Czyli nie będzie tak, że jak się pomodli, to zacznie działać w Kościele, zostanie wielką działaczką akcji katolickiej i w ogóle do domu już nie będzie miała czasu przychodzić, odgrzej sobie, tam jakoś sobie radź, masz telewizję, włącz, ja tu działam, ewangelizuję. To tak może działać łaska sakramentu kapłaństwa, że kapłan się pomodli i już mu się nic nie chce i wtedy znowu ma ochotę głosić Słowo Boże, coś zorganizować, właśnie zatroszczyć się o Kościół, można powiedzieć właśnie swoją żonę. Natomiast żona zacznie myśleć bardziej o mężu, jak tą więź małżeńską lepiej budować. I tak samo mąż pracuje, już w ogóle w domu go prawie nie ma. Rozmowy z żoną są takie powierzchowne, na zasadzie, że tam już jak wraca z pracy, to żona dzwoni jeszcze stąd do Biedronki, tam kup mleko i jeszcze sera i bułki na jutro. No więc nie ma tego poczucia więzi, bliskości, jakiegoś, prawda, oddania się sobie. I więc jeżeli mąż się przybliża do Pana Boga, chodzi w relacje z Chrystusem, to zaczyna wtedy odkrywać, przypominać sobie, że oprócz pracy, pieniędzy i tak dalej, jest jeszcze żona, którą trzeba dopieścić, przytulić, prawda, pobyć z nią, zorganizować jej, posiedzieć z dziećmi cały dzień, jakieś wyjście, jakoś po prostu zatroszczyć się o nią, tak jak Chrystus troszczy się o swój Kościół. Sakrament małżeństwa ukierunkowuje wszystkie łaski i chrztu, i bierzmowania właśnie na budowanie waszej więzi małżeńskiej i budowanie właśnie współkonsekwencji wspólnoty, która jest nie tylko taką wspólnotą naturalną, po prostu, że kochacie się i żyjecie razem, tylko jest małą wspólnotą Kościoła. I to trzeba też dzisiaj odkryć, bo jak myślimy o wspólnotach Kościoła, no to możemy myśleć parafia, jakaś wspólnota rodzina Radia Maryja, neokatechumena, domowa charyzmatyczna, domowy kościół, światło życie, a w ogóle nam do głowy nie przychodzi, że Bóg na mocy sakramentu ustanawia małe wspólnoty Kościoła. I teraz zobaczcie, jak ludzie niewierzący, którzy z tym Kościołem właściwie nie mają nic wspólnego, biorą sakrament małżeństwa, no to jest tak, jakby niewierzącego chłopaka wyświęcić na kapłana, to tą mszę odprawi, no bo się nauczy tak technicznie podchodzić do pewnych rzeczy, ale no, żadnego pożytku z jego kapłaństwa nie będzie. To Kościół prawosławny swego czasu, jak ci żołnierze wracali z NRD, no i szukali pracy, to 3-miesięczny kurs na popach i potem odprawiał mszę świętą i już tam dostawał jakąś parafię
tam nawet nie chodził, to on się też nie interesował za bardzo Kościołem, popem został. Tak samo można małżonku można by wyświęcić, konsekrować do bycia małą wspólnotą Kościoła, ani żadną wspólnotą Kościoła i tak nie będą. Więc to wam wszystko mówię, żebyście odkryli, że ranga sakramentu małżeństwa jest znacznie większa właśnie niż nam się wydaje, że tu się dzieją naprawdę wielkie rzeczy i małżeństwo ostatecznie ma objawić miłość Chrystusa, którą małżonkowie też odkrywają we więzi, którą tworzą. I tak też Kościół określa, że Chrystus jest obecny we więzi małżeńskiej. I to też trzeba dobrze zrozumieć, co to znaczy więź małżeńska, bo my najczęściej jakąś tam inną więź małżeńska znaczy, że się kochamy. A to nie znaczy, że tak kochamy się, to nie znaczy, że budujecie więź małżeńską. Bo jakbym się zapytał tutaj jakiegoś męża, czy kocha żonę, to on by powiedział, no tak, kocham. Prawda? Pieniądze żonie oddaję, nie zdradzam ją. No i pracuję, żeby to ciężko pracuję, żeby no żona jakoś no, godnie żyła, w domu pieniądze były, żebyśmy pojechali na wakacje do Grecji, no potem, żeby można było fotki na Facebooka rzucić, nie tam nad Bałtyku, tylko prawda, gdzieś jakiś przynajmniej spod Palmy. No i więc, a żona wtedy powie, no więzi żadnym z mężem nie ma, bo odkąd zaczął pracować na dwa etaty, no to w ogóle go domu nie ma. Dom traktuje jak tani hotel, przychodzi zmęczony, ogląda tam TVN, fakty, info, wiadomości, wszystko po kolei, bo już tylko pasywnie jest w stanie odpoczywać, potem na koniec jeszcze ma ochotę na seks, więc ja się czuję już tak, że go po prostu zaspokajam. Bo on też już nawet nie ma siły porządnie mnie popieścić. No i po prostu on się odstresuje i żadnej już więzi nie przeżywam i nawet na seks taki po prostu bez takiej głębszej relacji nie mam ochoty. I tak samo znowu żona. Jak się zapytam żonę, czy kocha męża, to kocham, dbam o dom, o dzieci, o rodzinę, a potem się mąż mówi, ja jestem w domu osobą drugiej kategorii, bo dla żony są najważniejsze dzieci. Dla dzieci to w nocy wstanie, jest w stanie się poświęcać, wszystko. Mogłyby już te dzieci sobie same herbatę robić, ale to ona musi zrobić, bo tak o nie troszczy. Mi tam herbaty nigdy nie zrobi. Już 3 miesiące proszę, żeby było współżycie seksualne, i się nie mogę doprosić, ciągle zajęta, ciągle zapracowana, jeszcze musi posprzątać kuchnię, czyli nawet jestem trzeciej kategorii, to są dzieci, potem porządki w kuchni, a potem dopiero Jana Sanasza, więź jest bardzo słaba. Więc co innego jest kochać, a co innego jest rzeczywiście budować więź małżeńską, gdzie trzeba być sobą, słuchać, wspierać się, jakoś znać swoje pragnienia, potrzeby, rozmawiać, o nich w miarę możliwości zaspokajać. Tak samo czasami nam się myli więź z rolami. Nie tak dawno miałem na rekolekcjach małżeństwo, które miało 5 dzieci, no i ona po prostu no, w konsekwencji takiej ilości dzieci, no, cały czas się dziećmi zajmowała. On oczywiście coraz więcej pracował, a że te dzieci tak dość szybko się pojawiały, no to się okazało, że właśnie nie mieli czasu na budowanie więzi małżeńskiej. Jak przyszedł kryzys, też i ze współżyciem seksualnym, no bo w którymś momencie już się przestraszyli, bali się współżyć, no to się okazało, że w ogóle w każdym temacie nie mogą się dogadać. Co by tam nie zaczęli rozmawiać, to się kłócili, jakoś po prostu zaniedbali więź małżeńską. On poszedł w pracę, on na wychowanie dzieci, no i dzieci nakręciły powiedzmy taką można powiedzieć atmosferę, że no, potem już nie było w takim nie dbali po prostu o więź jako fundament ich małżeństwa i nie rozeznawali czasu poczęcia dzieci i potem w konsekwencji gdzieś się tutaj pogubili i w ogóle nie mogli się z sobą dogadać. Jak zaczęliśmy rozmawiać, no to w ogóle taki bałagan, że no, żaden temat nie był przez nich jakoś przepracowany, przemyślany, nie dojrzewali właśnie w tym
byciu ze sobą, weszli w rolę. Ojciec czuł zawsze odpowiedzialny mężczyzną. Ona właśnie uważała, że też takim powołaniem jest jej bycie matką i tutaj byli naprawdę bardzo dobrzy. Mówią, my już nawet o tym naszym bardzo poważnym kryzysie małżeńskim nie możemy nawet z proboszczem porozmawiać. Proboszcz niedawno na kazaniu mówił o nas, że Kowalscy to jest najbardziej porządne małżeństwo na wsi. Prawda? Zobaczcie, jak on pracuje, jaki pracowity, jaki uczciwy, jak troszczy się o żonę, o dzieci, jak ona jest wspaniałą matką, otwartą na życie. I naprawdę można tylko dać przykład, zawsze ładnie ubrana, uśmiechnięta. Widać po prostu, Pan Bóg działa. Oni mówią, prawda, nie możemy się z tego kryzysu już od roku podnieść i nie wiemy co robić, jak tą naszą więź małżeńską dopiero odnowić. Więc co innego jest rola, prawda, w którą wchodzimy, a co innego jest więź, którą trzeba budować. Ona ma swoją jakąś dynamikę, każde małżeństwo, jak widzicie, swoją drogą, ale właśnie najważniejsze właśnie jest właśnie ani też nie praca, też nie dom, nie dzieci. Najważniejsze jest wasza więź i na nią trzeba dopiero zwrócić uwagę. A jak mówimy o więzi, to też elementem więzi jest współżycie seksualne. Jak dopiero w ten sposób definiujemy sakrament małżeństwa, że to jest sakrament więzi, która obejmuje także i więź tworzoną poprzez całowanie, pieszczoty, współżycie seksualne, to dopiero w tym momencie możemy zrozumieć, że życie seksualne jest właśnie wkomponowane życie z Chrystusem, właśnie uczestnictwo właśnie w tej relacji Chrystusa, oblubieńca i Kościoła, oblubienicy jest elementem waszej więzi, który jest obecny Chrystus. Chrystus, który się tutaj wciela w wasze życie, przychodzi do was i łączy się z wami aż do tego stopnia, że wasza wspólnota małżeńska staje się autentyczną, małą wspólnotą Kościoła. Czyli uczestniczycie w bardzo wielkiej tajemnicy. Tajemnica to wielka, ale w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. I teraz jeszcze trzecia część. Więc przechodzimy już do seksu, ale właśnie już rozumianego w tej perspektywie, czyli budujecie więź ze sobą. I teraz, żeby tak krótko powiedzieć na temat całej etyki seksualnej, ostatnio się specjalizuję w tym, jak długo, czyli jak najkrócej powiedzieć, żeby wszystko ująć. Bo stwierdziłem coś takiego, że te rzeczy muszą być łatwe. To nie jest tak, że Bóg nam dał jakąś taką wielką tajemnicę, że nikt w Kościele w ogóle nie rozumie, o co w tym seksie chodzi, dlaczego to jest niemoralne, dlaczego moralne. Tłumaczą, nic nie rozumiemy. No i przy okazji to tak jakoś mi się wydaje, że dlatego nic nie rozumiemy, że większość tych wszystkich mądrych książek to piszą naukowcy. Ale oni piszą po to, żeby zrobić doktorat, habilitację, profesurę zdobyć, więc muszą pisać tak mądrze, żeby nikt tego nie zrozumiał. Bo prawda, inaczej mogą nie zdać. A to po prostu tak nie może być. To musi być tak, że normalne, zwykłe małżeństwo, czy to będzie jakiś wykształcony, czy niewykształcony, jest w stanie zrozumieć, o co Panu Bogu chodzi. Tym bardziej, że gdzieś tam w sercu jest ta prawda i człowiek po prostu jest w stanie no, jak już mu się wszystko poukłada, to odkryć, że rzeczywiście no, jest to prawda, bo ja to czuję gdzieś w głębi serca, że to tak ma być. Więc sprawa jest prosta. Teraz sobie patrzę na zegarek, ile czasu mi to zajmie. Powiedzmy, że postaram się 15 minut wyrobić. Zobaczymy, czy mi się uda. Więc słuchajcie, dwa filary. Pierwszy filar to jest więź. Dano, bo więź jest Chrystus. A drugi filar to jest wasza cielesność. Małżeństwo zbudowane od Adama i Ewy na mężczyźnie i na kobiecie.
I teraz to jest, czy jest męskość i kobiecość. I ten filar to jest taki realistyczny, po prostu wymierny. Są wasze ciała i trzeba te ciała po prostu przyjąć takimi, jakie są. Czyli jak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, stworzył wasze ciała, to one są dobre. To nie macie żadnych problemów też i z seksualnością. To seksualność jest wymyślona przez Pana Boga. Problem jest z sercem i też etyka katolicka właśnie na to zwraca uwagę. Czyli mówiąc skrótowo, jeżeli ja na przykład przeklinam, obrażam kogoś, złośliwości różne mówię, to możemy powiedzieć, że popełniam grzechy języka. Ale to nie chodzi i nie myślimy dosłownie, że mam problemy z językiem, muszę sobie go jakoś tam podkręcić, wyrwać czy skrócić, żeby nie był taki złośliwy. Tylko to są problemy mojego serca, mojego myślenia, moich uczuć i decyzji, które podejmuję. I ta złość, która jest we mnie, ta agresja, wychodzi przez język, przez usta i na zewnątrz, przez moje ciało. Ale może tak samo wychodzić przez ręce, wtedy zaczynam bić. Ale może też wychodzić przez seksualność i wtedy zaczynam na przykład gwałcić. Więc jeżeli chcę kogoś użyć, wykorzystać, to też językiem jakoś tak stworzę atmosferę zaufania, żeby go potem oszukać. Rękami też coś tam ukradnę, więc mogę w ten sposób, a mogę też komuś, prawda, mówić kocham cię, no i po prostu wykorzystać jakąś tam kobietę, żeby się zgodziła na współżycie seksualne. Problem jest w sercu. Więc w ogóle nie ma czegoś takiego jak w tej koncepcji myślenia, jak grzechy seksualne. Są grzechy serca, w sercu się rodzą właśnie wykorzystanie drugiej osoby, oszukiwanie, okłamywanie, traktowanie instrumentalnie, egoistycznie, tylko dla jakichś swoich potrzeb i swojego zadowolenia. A natomiast te grzechy wychodzą poprzez seksualność. Więc ciało jest dobre. I teraz to ciało, które jest dobre, należy przyjąć, należy je poznać. I dlatego moralną rzeczą jest, żebyście poznali swoje ciała w sensie też miejsc erogennych, czyli właśnie jakie pieszczoty dają wam największą przyjemność, ale tak samo i w sensie płodności, czyli po prostu rozpoznać cykl płodności i żeby też kobiety wiedziały właśnie, kiedy są płodne, kiedy nie. Czyli po prostu trzeba przyjąć, że kobieta, właśnie jako kobieta ma owulację, ma miesiączkę i to jest po prostu jej ciało, tak funkcjonują jej hormony, jej płodność i jest to dobre, wymyślone przez Pana Boga. Nie trzeba tej rzeczywistości naruszać w różny sposób przez antykoncepcję, tłumić, kwestionować. Można się i trzeba uczyć żyć ze swoim ciałem i poznawać ciało tak, żeby umieć wykorzystywać te możliwości, które są w ciele ukryte, żeby móc współżyć i planować dzieci, czyli też współżyć w czasie niepłodnym, wtedy jak dzieci nie planujecie. A jak planujecie, no to właśnie wiedzieć, kiedy jest czas płodny, żeby dzieci się jak najszybciej poczęły. Więc akceptacja ciała i tyle. Przyjęcie, że jako aksjomat, że nasze ciała są dobre i my się musimy nauczyć z nimi żyć, a nie je zmieniać. A drugi wymiar więzi, który już jest mniej wymierny, no bo wszyscy mówią, że się kochają, ale ciężko jest to jakby sprawdzić i udowodnić. I teraz o co chodzi we więzi? Wyobraźcie sobie, że mam tutaj klawiaturę i fortepian. I ten fortepian ma różne dźwięki. I tak samo właśnie więź ma też różne swoje elementy. Jest na przykład taki dźwięk, który też to dotyczy seksualności, ale nie tylko. Przyjemność, taki podstawowy. Ale to jest tylko jeden z wielu dźwięków. I teraz ważne, żeby grać
no, jak najbardziej bogatą melodię, czyli obok przyjemności jest bliskość, taka bliskość jakby emocjonalna, też ciepło ciała drugiej osoby. Obok jest dźwięk czułość. Czułość jest, no, jest bardzo potrzebna, żeby mieć takie poczucie osobowego spotkania się ze sobą. Obok czułości jest wierność, jest oddanie się sobie, jest przyjęcie drugiej osoby, jest akceptacja jej ciała. To wszystko są ważne elementy, które zmieniają całkowicie naszą relację. No zobacz.